patrzysz na siebie albo słuchasz demona, który mówi, że twoje życie jest do kitu, który przychodzi i mówi tobie, że Bóg cię nie kocha. Zobacz, spójrz na wszystkie te wydarzenia twojego życia. Pokaż mi, gdzie jest tam Bóg? Gdzie jest ta ofiara? Nieudana ofiara, bo zobacz, ty dalej cierpisz. Dalej jesteś w ciemności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat przez Niego został zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, by się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jak piękne jest to słowo, które dzisiaj daje nam Kościół, które mówi o miłości Boga do ciebie i do mnie. Aby lepiej albo bardziej zrozumieć to słowo, trzeba zastawić słowo, trzeba zamienić słowo świat na twoje imię. Marta, Teresa, Mateusza, Joannę, Piotra. Tak Bóg umiłował ciebie, Tereso, Joanno, Marto, Mateuszu, Manuelu, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy z nas miał życie. A jakie życie? Życie wieczne. Aż trudno jest wyobrażać, żeby któryś z was, rodziców, miał ofiarować na śmierć swojego dziecka, żeby uratować życie kogoś innego. Bardzo trudne doświadczenie, ale zobaczcie, jak Bóg to robi z miłości do nas. Jak Jego miłość nie zna granic. Ale czy ty wierzysz dzisiaj w tą miłość? Czy ty wierzysz w tą darmową miłość Boga względem ciebie, że poświęcił własnego Syna? Może tak być, że nie wierzysz, bo patrzysz na siebie albo słuchasz demona, który mówi, że twoje życie jest do kitu, który przychodzi i mówi tobie, że Bóg cię nie kocha.
Zobacz, spójrz na wszystkie te wydarzenia Twojego życia. Pokaż mi, gdzie jest tam Bóg? Gdzie jest ta ofiara? Nieudana ofiara, bo zobacz, Ty dalej cierpisz. Dalej jesteś w ciemności. Nie widzisz albo nie masz światła na swoje życie. Albo zobacz, jesteś pełen grzechów. Gdzie jest ta miłość? Święta Teresa z Awili, ona mówiła, że jak jakiś spokój znajduje się w ciemności, nie widać u niego kurzu, nie widać brudu, ale jeżeli do niego, do jego wnętrza, do jego środka przenika jakieś mocne światło, od razu widać, co się w nim znajduje, jakie są brudy. Może tak jest, że to światło, to słowo Jezus Chrystus, które przychodzi do Twojego życia, sprawia, że poznajesz prawdę o sobie, o swojej słabości, o tym, jaki często jesteś smutnym, niespełnionym, że poznajesz prawdę o tym, że może nie jesteś wiernym, że nie jesteś gorliwym, ale Bóg dopuszcza do tego, żeby poznał tą prawdę w jednym celu, po to, żebyś widział, po co On daje Ci swoje światło. Nie po to, żebyś się potępiał. Bo oczywiście jest to bardzo trudno zobaczyć prawdę dla mnie osobiście, kiedy widzę swoje kruchości, swoje słabości, brak miłości do Boga i do drugiego człowieka. Jest to trudne doświadczenie dla mnie. Kiedy widzę swój brak gorliwości, kiedy widzę swoje grzechy. Trudne to jest. Ale Bóg dopuszcza do tego, żeby ja to zobaczył, po to, żebym mógł doświadczać, co robi Jego obecność w moim życiu, które przychodzi jako światło, nie po to, żeby mnie potępić, nie po to, żebym ja się gorszył sobą, ale po to, żeby oświecić moje życie, po to, żeby prowadzić do mojego serca, do mojego życia porządek swoją obecnością. I zapraszam mnie do tego, żeby się nie buntował, bo łatwo jest mówić, no trudno, Panie Boże, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Ja się nie zmienię, jestem takim, jakim jestem i kropka. Ale może nie Ty Twoimi słowami. Może wystarczy, że otwierasz Twoje serce na tą miłość, która przychodzi przemienić Twoje życie, która chce przemienić, przenikać ciemności Twojego życia w światło. Takim jest Bóg. On jest naprawdę niesamowity, że przychodzi do naszego życia i wszystko, co jest złe, zmienia na dobro. Wszystko. Wszystkie ciemności naszego życia, że jesteśmy właśnie, jesteśmy ludzi światłości, że jesteśmy ludzi, którzy doświadczają tego obecności w naszym życiu. A więc to słowo dzisiejsze zaprasza Ciebie i mnie do tego, żebyśmy pozwolili wchodzić Jezusowi do naszego życia, żeby On zmienia tą naszą ciemność w światłość, nasz smutek w radość, nasz grzech właśnie w nowe życie, w życie, które jest Jego owocem, czyli to, co On nam daje jako dar od Niego, Jego miłość. Tak Bóg umiłował świat, tak Bóg umiłował Ciebie, że przychodzi po raz kolejny do Ciebie, do Twojego życia,
Przyjmij dzisiaj tą miłość Jego do Ciebie.